Chciałbym dzisiaj powiedzieć do was parę słów na temat tego, kto chce cię okraść z twojej wiary. Na temat tego, jak to jest, że w życiu wielu z nas był moment, kiedy wierzyliśmy bardzo gorliwie, a potem nagle żeśmy to stracili i nawet nie potrafiliśmy powiedzieć, w którym miejscu. Jest takie powiedzenie, że czasami, kiedy ktoś coś kombinuje i mu się uda i właściwie nie wiadomo, gdzie się przyczepić, to się mówi, że krew wypił i dziurki nie ma. Nie? Coś się stało, ale sprytnie jakoś to nie widać którędy. I czasami w ten sposób tracimy coś z naszej gorliwości, miłości dla Pana. Niekoniecznie przestajemy chodzić do kościoła, ale nawet niekoniecznie przestajemy czytać Biblię, ale z czegoś zostaliśmy okradzeni. Ktoś ukradł coś i nie wiemy, którędy wszedł. Widziałem kiedyś taki dom, na którym było 4 kamery na każdym rogu. Pomyślałem sobie, no nieźle, gościu się pilnuje, ale potem zdziwiłem się, kiedy poznałem tego pana. Okazało się, że te 4 kamery to są, wiecie, takie, one tylko migają kontrolką, to w ogóle nie są kamery. I czasami my jesteśmy w ten sposób zabezpieczeni, że z boku to wygląda, jak gdybyśmy byli zabezpieczeni. Ale przeciwnik wie, że to nie jest z niczym połączone, że to jest gadżet. Religijny gadżet naszego życia, słowa, jakaś tam służba, jakiś tam sposób ubierania się, czy sposób mówienia, na którym oparliśmy to, czy kim jesteśmy i tak dalej. Ale to jest gadżet. On wie, że nie musi się tego bać. A więc chcę powiedzieć o tym, że można coś utracić, nie wiedząc kiedy, nie wiedząc jak, że przyjść może złodziej, który próbuje wydziobać to, co Bóg chce w nas uczynić. Największym problemem jest to, że możesz chodzić do zboru, w którym będą całkiem fajne kazania. Możesz czytać całkiem dobre chrześcijańskie książki, czytać Biblię i naprawdę nasłuchać się tak kazań, że powiesz, wow, chłopie, ja wysłuchałem 1000 kazań. Ale jeżeli nie połączysz tego z praktyką twojego życia, to jest na nic. Jeżeli nie połączymy tego z praktycznością tego, kim naprawdę jesteśmy, to jest na nic. Po latach chrześcijaństwa odkryjemy, że w najmniejszych problemach nie potrafimy sobie poradzić, ponieważ w niczym nie łączą się z mocą Bożą i Bożą obecnością, o której śpiewamy i mówimy i tak dalej, i tak dalej. Być może stoisz dzisiaj przed ważną decyzją. To jest ważne, by od początku zdecydować. Podejmij dzisiaj taką decyzję, cokolwiek ważnego jest w twoim życiu, która będzie zgodna ze Słowem Bożym i to się nazywa uboga wiara i to będzie twój pierwszy krok do rozwiązania problemów. Czasami najłatwiej jest wyjść do przodu. Nadal będziemy zawsze was wołać do przodu. Nadal będziemy się modlić z każdym, kto tego zechce. Ale nie mamy takiego narzędzia, którym moglibyśmy cię zmusić, żebyś połączył to, co tu otrzymujesz, z tym, co tam w swoim życiu robisz. To, co tu otrzymujesz, z tym, co w swoim sercu myślisz. I czasami, wiecie, nie ma smutniejszego obrazu niż człowiek, który dostaje receptę i może nawet dostaje lek, który mógłby uleczyć go z wszystkiego, tyle tylko, że go nie przyjmuje. To cóż jeszcze można zrobić? Co jeszcze można dokonać? Bo wiecie, Słowo Boże potrafi w wielu sprawach brzmieć nie tak, jakbyśmy sobie życzyli. Czasem nawet nie tak, jak podpowiadałaby nam logika. I wiara przychodzi właśnie wtedy, kiedy mówię, wiem, komu uwierzyłem. Wiem, komu uwierzyłem. Dzisiaj co jakiś czas spotykam ludzi bardzo gorliwych w swoich dogmatach. To znaczy ludzi, którzy pytają, a czy u was w kościele to, a czy wolno to, a czy wierzycie w to, a czy wierzycie, że Jezus jest to. I wiecie, to są bardzo często ważne pytania. One nie są nieważne. Natomiast widzę pewien problem, pilnują ważnych dogmatów, czy można ich pilnować, ale całkiem mają zaniedbaną swoją duszę. Jakiś czas temu przyszła do mnie jedna pani, to nie było tutaj, byłem gościnnie na wyjeździe, podeszła po nabożeństwie i mówi, czy to prawda, że macie coś wspólnego z ekumenią tutaj? Momencik, a o co chodzi, nie? Wiecie, a czy to prawda, że, a czy wy wierzycie, że Jezus Chrystus jest? Ja tak patrzę, myślę, skąd ten gniew tej osoby, skąd to coś? Potem się okazuje, wiecie, że to jest osoba niedawno po rozwodzie. Dosłownie mniej niż rok po rozwodzie.
robiąca problemy w swoim kościele swoim charakterem. I jej duszpasterz mi mówi: Mirek, daj spokój. Pewnie przyszła się spytać i zgadł od razu, o co pytała. Nie? Cię, dogmatykę miała właściwą, ale nie było żadnego połączenia z realnością jej życia. Wiecie, o czym teraz mówię? Radykalny teolog z liberalnym życiorysem. A więc można pewnych rzeczy pilnować, ale zaniedbać własną duszę, relacje z Bogiem, z bliźnimi. Jest wtedy to jak fałszywa kamera. Niby wszystko jest właściwie, tylko że nic nie jest właściwie. A wiara nie jest czymś, czego się uczymy na pamięć, chcę dziś powiedzieć. Wiara jest czymś bardzo aktywnym. Hebrajczyków 11:1 mówi nam o aktywności wiary, że wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. Pewność, spodziewanie się, przeświadczenie. Zobaczcie, jaka tu jest aktywność. To nie jest jedynie pamiętanie i recytowanie. To jest pewność, doświadczenie, spodziewanie się. Rzeczy się dzieją. To nie o to chodzi, że ja się nauczyłem, kim jest Jezus. Ja chcę doświadczać, kim jest Jezus, a nie wiedzieć, kim jest Jezus. Chcę wiedzieć, kim jest Jezus, ale chcę więcej. Chcę doświadczać, kim jest Jezus. Czego się spodziewasz? Bo mogę cię zapytać o twoją wiarę. I według tego wersetu mógłbym zapytać ciebie i siebie. Co do czego masz pewność? Czego się spodziewasz? O czym jesteś przeświadczony, czego nie widzisz? Czy stosujesz swoją wiarę w kryzysach? Czy czasami mówimy, że my jesteśmy i myślimy o sobie bardzo wysoko jako Kościół, ale zapominamy, że niepołączenie tego z naszą rzeczywistością tworzy z nas rodzaj przebierańców. Czego się spodziewam? Ze spraw niewidzialnych, czego jestem pewny? I tu chcę powiedzieć, możesz być głównym wrogiem własnej wiary. Możesz być tym, kto najlepiej zakrada się i okrada cię z wiary. Nie wiem, czy w psychologii istnieje coś takiego, że człowiek sam siebie kradnie i o tym nie wie. Pewnie jeśli jest, to jest bardzo skomplikowany jakiś tam syndrom, czy przypadek, czy zespół, nie wiem. Słyszałem o jednej cioci, co miała taką sklerozę. Mówili, że mogła sobie rano przygotować urodziny, a wieczór mieć niespodziankę. Kiedyś wam to powiedziałem, nie? Ale kogoś, kto by sam siebie okradał, to nie słyszałem. Ale można okradać siebie z własnej wiary. Wiara może być fałszywa, ponieważ będę miał pewność spraw fałszywych, ponieważ ktoś mi powiedział coś, co wydaje mi się, że jest czymś głównym. Spodziewam się tego, co się stać nie może i jestem przeświadczony o tym, co jest niewidzialne, ale nieprawdziwe. I są tacy ludzie przeświadczeni o czymś, ale ani tego nie ma, ani to się nie stanie, ani to się nie dzieje. I Bóg się do tego nie przyzna. Można być okradzionym z wiary. Przyjaciele, klęska chrześcijanina to nie jest więzienie ani nawet śmierć. Bo męczeństwo może być pełne chwały, a śmierć może prowadzić do domu Ojca, czego nikomu nie życzę, ale to nie jest klęska. Klęską chrześcijańskiego życia jest oddzielenie wiary od codzienności. Kiedy wyznawana przez ciebie wiara oddzieli się od przeżywanej przez ciebie codzienności, stajesz się człowiekiem religijnej klęski. I chciałem zwrócić uwagę, co nas okrada, co nas prowadzi do miejsca, w którym to, co wyznaję, przestaje mieć jakiekolwiek znaczenie w tym, kim naprawdę jestem, przez co idę i co doświadczam. Jesteśmy gotowi odeprzeć diabła czasami w dyskusji o chrześcijaństwie. Myślimy, że przeciwnik przyjdzie z dysputą teologiczną, ale on nie przyjdzie z dysputą teologiczną. On wie, że ty wiesz. On przyjdzie od kuchni, uderzy cię w praktykę. Nie obchodzi go to, że wierzysz, że kraść nie wolno, ale podoba mu się to, że kradniesz. Małe rzeczy, że kłamać nie wolno, ale będziesz kłamał, że złożyć nie można, ale będziesz tego dotykał. On przychodzi od kuchni, uderza w praktykę i zaczyna zawsze od wiary. Potem może odwrócić resztę na lewo i sprawić, że zaczniesz żyć tą odwrotnością, zamiast doświadczać tego, co jest doświadczeniem Kościoła, o czym Biblia mówi, że jest wiara, nadzieja i miłość. To on to odwróci na lewą stronę i zaczniesz zamiast wiary dostarczać niewiary,
Zamiast nadziei doświadczać beznadziei i zamiast miłości doświadczać egoizmu. Nie nienawiści, egoizmu. On jest początkiem tych innych rzeczy, które nam się wydają przeciwieństwem miłości. Jezus mówi, że On przychodzi zaraz po tym, jak zostaje posiane słowo. Czyli dzisiaj, jeżeli Pan się przyzna do tego, co mówię i Duch Święty w jakiejkolwiek sprawie dotknie ciebie, to Jezus mówi, że kiedy siewca posieje ziarno, to pierwszą rzeczą, która się dzieje, przychodzi przeciwnik, aby je zabrać. On mówi, że to praktycznie działa, to się dzieje. A więc pojawienie się przeciwnika, diabła, pokazuje tylko, że naprawdę uwierzyłem. Jezus natomiast mówi, ja cię poprowadzę. Czy w to wierzę? I to jest teraz ta różnica między chodzeniem do kościoła, a byciem kościołem. A więc chcę obnażyć kilku złodziei, którzy być może dzisiaj jesteś w sytuacji, że twoja wiara to jest jeden wielki dołek. I prawdopodobnie psycholog ma rację, prawdopodobnie twój lekarz ma rację i być może teolog, z którym rozmawiałeś, ma rację. Ale wszystko to rozpoczęło się w głębi twojego serca, w głębi zwyczajnej prawdy, codziennej, zwykłego chodzenia z Panem. I tak takim pierwszym, wiecie, złodziejem to są wątpliwości. To jest ktoś, kto przychodzi, kieszonkowiec, który kradnie to, co Bóg chce w ciebie włożyć. Wątpliwości nie są jeszcze niewiarą, ale są takim chwianiem się i niestałością. Są jakby wstępem, drzwiami do niewiary. Jakub w pierwszym rozdziale swojego listu, 6, 7, 8 werset mówi, ale niech prosi z wiarą, bez powątpiewania. To są te wątpliwości. Kto bowiem wątpi, podobny jest do fali morskiej pędzonej przez wiatr, miotanej tu i tam. Człowiek taki niech nie myśli, że coś otrzyma od Pana. Człowiek umysłu dwoistego jest niestały we wszystkich swoich drogach. Takie, wiecie, kiedyś się mówiło Bogu świeczkę, diabłu ogarek, albo jedną nogą tu, drugą nogą tu. Wątpliwości stają się pierwszym miejscem, gdzie nie łączymy wszystkiego, co słyszeliśmy, z praktycznym życiem. Nie musicie mi odpowiadać. To jest takie pytanie teraz retoryczne. Zadam, niech każdy w głowie sobie odpowie. W ogóle nie, proszę, nie odpowiadajcie głośno. Nie podnoście ręki. Pytanie retoryczne dla każdego z nas. Ja sobie na nie również odpowiadam. Czy wierzycie, że w tym kościele, tu w Filadelfii, otrzymujecie pomazane i przygotowane przez modlących się ludzi Słowo Boże? Nie musicie odpowiadać. W sobie to odpowiedz. Tak, wierzę, że tu jest dobrze głoszone słowo, albo koszmar jakiś. Jeżeli wierzysz, że jest takie, to następnym krokiem musi być to, że połączysz się z twoim praktycznym życiem. Inaczej, choćby tutaj sam Pan Jezus stał i głosił kazania, nic się nie zmieni. Będziesz ciągle się rozdwojony. Rozdwojona dusza to jest brak szalonej miłości do Boga. Rozdwojona dusza to jest, wiecie, rozdwojenie, czy właśnie te wątpliwości, bym powiedział, przychodzą po to, żeby nigdy nie pojawiło się to, co nazywamy wiarą. Wiara pokonuje wątpliwości. Bo nie wiara, to już jest dużo gorszy upadek, ale wiara pokonuje wątpliwości i rozdwojona dusza to jest brak miłości do Boga, bo ta miłość powoduje, zaufam Tobie. Nie można kochać Boga i na przykład nienawidzieć bliźniego. Tutaj potrzebujesz siebie oszukać albo w czymś oddzielić od Ducha Świętego, żeby móc prowadzić życie, w którym będziesz uwielbiał Boga, czy ja będę się modlić, ale w tym samym czasie będę nienawidzić kogoś, kogo Bóg kocha. Przyczyna jest prosta. Miłość nie może dzielić tego samego serca z nienawiścią. One się nie podzielą miejscem. Tak mi ta siostra została w głowie, która tak strasznie na ten ekumenizm jechała. To nie, żebym bronił, znacie moją postawę. Wierzę, że czasami mnie ludzie pytają, co ty myślisz o ekumenizmie. Mogę wam powiedzieć, co myślę. Uważam, że jeżeli jeden z nas, na przykład ty, wierzysz w Jezusa Chrystusa jako Króla, Pana i Zbawiciela i jest twoim osobistym Zbawicielem, któremu wyznałeś grzechy, a ja w to nie wierzę, to nie ma znaczenia, jaki papier se podpiszemy. Ja idę do piekła, ty idziesz do nieba. I możemy to nazwać, jak chcemy.
Jeżeli natomiast Jezus jest Twoim i moim Panem i obydwoje Go kochamy i żyjemy w Słowie Bożym, to niczego nie musimy podpisywać, choćby nas obdarto z szat i rzucono na pożarcie. Jesteśmy jedno w Chrystusie. I koniec. Ale ta siostra mi tak, wiecie, i parę innych ludzi, czasem właśnie krytyka takiego ekumenizmu, ale zauważyłem, że uprawiała jeszcze gorszy ekumenizm. Uprawiała jedność chrześcijańskich piosenek i postaw z nienawiścią i świeckimi postawami. Czy to, co świeckie, może być tym, co święte? Czy to, co nienawistne, może być tym, co miłosne? Serce może być napełnione tylko miłością i prawdą lub tylko niechęcią i kłamstwem. Nasze serce nigdy nie dogada się z przeciwnością. Albo należy do Jezusa, albo nie. Nie może być serce pełne miłości i prawdy. Albo w tym samym czasie, będąc pełne miłości i prawdy, w jakimś układzie z niechęcią i kłamstwem. Bo wtedy będziemy sobie musieli wybierać, co nam nie przeszkadza w religii. Ale wszystko to będzie przeszkadzać w wierze. Dlatego dzisiaj postanowiłem, że jakby nie będę miał jakiegoś właśnie kazania w stylu na dany temat, czy nauczania na dany temat, ale chciałbym wezwać nasz zbór, naszą społeczność i każdego z was, kogo to rusza i słyszy, abyśmy zaczęli łączyć praktykę z tym, czego nauczamy. Abyśmy zaczęli łączyć praktykę z tym, co wyznajemy. Abyśmy zaczęli łączyć praktykę tego, co śpiewamy i co mówimy, że to prawda w naszym życiu, z tym, co naprawdę robimy. Piotr wierzył w Jezusa. Wiemy o czym. Wiemy, że wierzył, ale w czasie burzy, kiedy wyszedł i szedł do niego po wodzie, to właśnie wątpliwości przechodzące już w niewiarę zaczęły go gubić. I w Mateusza 14:31 Jezus natychmiast wyciągnął rękę, uchwycił go i powiedział: człowieku małej wiary, dlaczego zwątpiłeś, widzicie? Wiara stawała się mała, bo pojawiły się wątpliwości, ale kiedy wątpliwości dojrzeją, tworzą niewiarę. Rozpoczął się w nim proces tonięcia. Dlatego wątpliwości są złodziejem, który cię okrada. Potrzebujesz samotnego czasu ze Słowem Bożym. Musisz każdego dnia trwać w Słowie Bożym. Jeżeli jeszcze nie wiesz jak, to wiesz, co już zrobić. Już 1000 razy to mówiłem. Napisz, wyślę ci do tego, z czego ja korzystam. Plan czytania Biblii. Idę przez niego kolejny raz. Przez ten akurat plan 3 raz. To jest 3 rok, kiedy przez niego przechodzę. I jestem szczęśliwy, że mogę sobie to czytać. I codziennie, dzisiaj rano również mogłem wstać i najpierw o świcie przeczytałem sobie dziś Słowo Boże. Wątpliwości. Kiedy Słowo Boże nas nie wypełnia, zatrzymują Boży cud, zatrzymują nas w drodze na najlepsze przeżycia z Jezusem. Usunie przez Słowo Boże, grzebią marzenia o niezwykłym Kościele. Bóg ma dla ciebie przeżycie, ale przychodzą wątpliwości i chcą to zniszczyć, okraść cię z tego, co dostałeś. Wątpliwości to argumenty oparte o ludzki rozum, podczas gdy działa Bóg, którego tym rozumem objąć się nie da. Usłyszeliście mnie? To jest ta definicja wątpliwości. To są argumenty oparte o ludzki rozum, naszą logikę, nasze poznanie, kiedy działa ten, który wszystko wie, wszystko może i próbujemy go wpisać w nasze ramki. Mówimy, Bóg? No tak, Bóg tak, ale... I żeby było jasne, jeszcze do tego wrócę. Bóg nie chce wyłączyć mojego rozumu, ale chce, by to był Boży rozum. Słyszymy? Abyśmy byli myśli Chrystusowej. Aby był w nas rozum Chrystusowy. Myśl Chrystusowa to jest powołanie dla Kościoła. Piotr szedł po wodzie, bo Pan powiedział, aby to czynił. On nie szedł na spacer po wodzie. Jak codziennie, wiecie, tak se chodzę po wodzie. Nie. To było dla niego przeżycie. To było to przeżycie, żyć albo nie żyć. Dla mnie w tym fragmencie w ogóle jest to jeden z moich ulubionych fragmentów. Tak mi się podoba to, co powiedział, zanim zaczął iść po wodzie. Bo doświadczyłem tego ja w najgłębszej ciemności mojego życia. Panie, jeśli to Ty, to każ mi przyjść do Ciebie po wodzie. Słyszycie to? Jeśli to Ty. Bo jak to nie Ty, bo jeśli to nie Ty,
to i tak nie ma znaczenia, co się stanie. Tak czy siak, toniemy. Tak czy siak giniemy. Ale Boże, jeśli to jesteś Ty, nigdy nie zapomnę, to już było wiele lat temu, właśnie w czasie jednego z tych zborowych postów i modlitwy, kiedy już nie pamiętam, chyba w trzeci czy czwarty dzień postu, tak to we mnie uderzyło. Jezu, jeżeli to jesteś Ty, to pozwól mi po tym sztormie przyjść do Ciebie. Bo jak to nie Ty, to ten sztorm i tak mnie pochłonie. A więc nie szedł jakoś dla humoru. Szedł, bo uwierzył i wątpliwości zaczęły go okradać. My też musimy iść czasami po bardziej wzburzonych falach nawet. Modlimy się o chorych, bo Pan powiedział, aby to czynić. Dlatego to robimy. Zawsze z tego samego powodu też zaczynamy tonąć, bo Pan nie powiedział czegoś, co zaczynamy uznawać, dlatego, bo inni. Pamiętam, kiedyś na kongresie spotkałem siostrę, która dzieliła się świadectwem o Bożym uzdrowieniu. I mówi, że największym uderzeniem w jej wiarę w to, że Bóg może ją podnieść i Bóg ją podniósł i uzdrowił, mówi, bracie, największe, z czym musiałam się zmagać w tym, żeby doświadczyć Bożego uzdrowienia, o które zaczęłam się modlić, było to, że świadomie, nieświadomie, czasami nawet tak bardzo, bardzo nieświadomie, ludzie zaczęli mi sugerować, że ta diagnoza to jest wyrok śmierci. Że przede mną było wielu, którzy próbowali, ale z tym akurat nikt nie wygrał. Diabeł próbował dobrać się do niej przez tę samą metodę, przez którą mówił do króla Hiskiasza. Jak sobie poczytacie, kiedy otoczyli miasto, Asyryjczycy dziwili się, że król Hiskiasz wierzy w Boga. I wiecie, na swoim poziomie mówili, czy ty wierzysz w Boga jakiegoś z naszej ręki? Żaden Bóg nie wyrwie. Popatrz na tych i na tych i na tych i na to królestwo i na tamto. Tamci, jakich bogów mieli, wszystkich pokonaliśmy. I ty myślisz, że masz jakiegoś lepszego Boga? Kiedyś głosiłem w to w takim kazaniu list do diabła. Brzmi strasznie, ale... Czy list od diabła, przepraszam. Brzmi strasznie, ale tam był ten list, który on dostał. I tak mi się podobało, jak ten bezsilny król runął przed Bogiem i mu pokazał, Panie, oto jest to, co dostałem. I nie ma na to u człowieka odpowiedzi. A Bóg mówi, ja będę miał odpowiedź. I tu jest to miejsce wiary. Słyszycie mnie, przyjaciele? To jest to miejsce wiary, której nie możecie oddać. Zawsze z tego samego powodu toniemy. Drugim złodziejem jest niewiara. To by wątpliwość teraz jest niewiara. Niewiara to odrzucenie wiary. I tutaj widać, jak wątpliwości stają się niewiarą. O Abrahamie napisano w Rzymian 4:20 i nie zwątpił z niedowiarstwa w obietnicę Bożą, lecz wzmocniony wiarą dał chwałę Bogu. Widzicie dwa kierunki, w których mówisz? Zwątpić z niedowiarstwa, to znaczy inni ci powiedzą, czy ty myślisz sobie, że w tej sytuacji w ogóle da się coś zrobić? Czy ty myślisz, że kogoś takiego można zmienić? Czy tą chorobę można uzdrowić? Czy tego kogoś da się uratować? Co to masz? A ten rodzaj nowotworu? Ty chyba żartujesz, tego nikt nie przeżył. Mogę ci napisać listę, którzy na to umarli i nie byli, byli nawet lepsi niż ty. Czy to nie są słowa asyryjskiego króla do Hiskiasza? Który tam akurat w tym fragmencie Starego Testamentu reprezentuje samego wroga Bożego. Jest typem antychrysta, diabła nawet. Ale też dokonuje się destrukcja Bożego narodu z powodu ich wyborów. Ale nie o tym dziś mówię. Nie zwątpił z niedowiarstwa w obietnicę Bożą, lecz wzmocniony wiarą. I człowiek ma tą destrukcyjność w sobie. Kiedy najbardziej potrzebujesz się wzmocnić wiarą, idzie pić. Idzie przeklinać swoje życie, idzie się staczać. Kiedy najbardziej potrzebuje pokoju, rozpoczyna walki. Kiedy najbardziej potrzebuje Kościoła, separuje się od Niego. Czyli zamiast się wzmacniać wiarą, zatruwa się jeszcze bardziej swoją niewiarą. A przeciwnie mówi, masz rację. Popatrz na nich, jedna wielka taka. Wiecie, każda pokusa,
chce się połączyć z niewiarą. Każde pokuszenie namawia mnie, bym odrzucił wiarę w jakieś Boże Słowo, w jakiś Jego fragment, w nauczanie Jezusa i postąpił po swojemu. Przeciwnik zawsze mówi, wiesz co, to prawda, że jest taki werset, ale w twoim wypadku, no sam zobacz. W twoim wypadku jest inaczej. Poza tym ty jesteś bardziej wrażliwy, bardziej inny, masz pieniądze albo właśnie nie masz pieniędzy. Zawsze jest jakiś powód. Bez wiary nie można podobać się Bogu. A wiecie dlaczego? Nie dlatego tylko, że no nie można i koniec. Bez wiary nie można podobać się Bogu, bo się nie wierzy w to, co Bóg mówi bez wiary. A kiedy się nie wierzy Jemu, to jak się Mu podobać? Z wiary w to, że On jest, w wiarę w to, że idziemy razem. To jest to, kiedy idziemy z wiary w wiarę. Słyszeliście coś takiego, nie? Kiedy słyszałem, jak jakiegoś brata chcieli gdzieś tam na Podkarpaciu górale pobić, że zmienił kościół. I mu powiedzieli, że zmienił wiarę. On im mówi, że w Biblii pisze, żeby przechodzić z wiary w wiarę. Ale to jest coś głębiej tutaj. Z wiary w to, że On jest. Bo On jest. Wierzysz, że Bóg jest? Kto z nas wierzy, że Bóg jest? Amen. Wiarę w to, że idziemy razem. Idziemy razem czy nie? To jest z wiary w wiarę. To, że Bóg jest, to tylko początek. Tyle to wie nawet diabeł. Wiemy o tym. W Ewangelii Marka 6:20 widać to jasno. I przepraszam, w Ewangelii Marka źle powiedziałem wam. To będzie 5-6 werset. Źle, nie wiem, czy tam dobrze podałem to zapisane. Marka 6:5-6. I nie mógł tam uczynić żadnego cudu, oprócz tego, że uzdrowił niektórych chorych, kładąc na nich ręce i dziwił się ich niedowiarstwu, potem obchodził okoliczne wioski, nauczając. Co było problemem Jezusa tam? Czy problemem Jezusa było to, że nie miał wiary? No bo tak się czasem tłumaczy, że jak się cuda nie dzieją. Kiedyś mi jeden człowiek powiedział, że w moim kościele jest mało cudów, bo ja mam mało wiary. Ja mówię, że po pierwsze nie wiem, czy jest mało, a po drugie, no nie wiem, no może mam, nie? Gadaj z takim, nie? Nie, to nie jest wina czyjaś. Czy Jezus dlatego nie mógł działać, że inni nie mieli wiary? Pewnie, że wiara innych pomaga, to widzimy w innych fragmentach słowa. Ale głównym problemem było to, że ten, kto potrzebował działania, nie miał wiary. Nie ten, który przyszedł, bo ten, co przyszedł, to był Syn Boży, Mesjasz. No, na pewno nie możemy powiedzieć o nim, że nie wiedział, co chce. Podobnie z obfitości. Pastorze, jesteś kochany, dziękuję. To był sygnał. Podziękujmy pastorowi. Chcę ci się pić, na pewno napisz się ze mną. To jest obfitość miłości w naszym zborze. Myślę, że następnym razem z każdego rzędu ktoś przyjdzie z butelką. Znaczy, Jezus nie mógł niczego zrobić. Uzdrowił niektórych chłodnych, kładąc na nich ręce i dziwił się niedowiarstwu. Dziwił się. Wiecie, zwróciłem uwagę na to, że się dziwił. Dziwić się to znaczy, dziwiliście się kiedyś czemu? Kiedy się dziwimy? Kiedy wszystko jest ku temu, żeby coś się stało, a się nie dzieje, nie? To jak se kupisz nowe auto na przykład, francuskie. Powinno zapalić, a... Nie, żartuję. Nie, naprawdę, miałem znajomą, która dzwoniła, wiecie, kiedy pierwszy raz po pomoc? Nie będę już mówił marki, bo nie chcę, już kraj powiedziałem. W drodze do domu z salonu. Naprawdę. Ale wracam do tego. Bóg był, choroby były, cudu nie było. A więc problemem nie jest to, że nie było Bożej obecności. Problem był w tym kimś, kto potrzebował, ale nie otrzymywał. Zobaczcie, o tym my można dużo mówić. Ja sobie zdaję sprawę, że ci z was, którzy studiują to zagadnienie wiary działającej albo czytają, nie wiem, książki Smitha Wigglesworta, które polecam, to powiedzą, chłopie, tu byś mógł jeszcze 3 godziny mówić. Zdaję sobie sprawę, nie wyczerpuję tematu. Temat jest inny. Ale widzę, że Bóg jest,
Mam problem, o którym wiem, że może go rozwiązać, ale nie doświadczam cudu. Zostaję okradziony przez złodzieja zwanego niewiarą. Niewiara rozbija wszystko, co święte. Niewiara chodzi też w strasznym towarzystwie. Wiecie, jakie niewiara ma towarzystwo, czy nie? Bo ona ma towarzycho, nie? Czasami Biblia tak trochę personalizuje, to się nazywało chyba antropologizacja jakoś tak, nie? Pamiętam coś jeszcze ze szkoły, zobacz. Że wiecie, mądrość mówi, że mądrość chodzi ulicami, nie? Ja dziś powiem, że niewiara chodzi ulicami. I też ona ma straszne towarzystwo. Przeczytać wam, jakie ma? Objawienie mówi, jakie ma. 21:7-8. Zwycięzca odziedziczy to wszystko i będę mu Bogiem, a on będzie mi synem. Amen? To jest ta piękna część. Udziałem zaś bojaźliwych i jakich? Niewierzących i skalanych i zabójców i wszeteczników i czarowników, bałwochwalców, wszystkich kłamców będzie jezioro płonące ogniem i siarką. To jest śmierć druga. Zobaczcie, to jest towarzystwo niewiary. Dlaczego mam chcieć nie wierzyć i chodzić w tym towarzystwie? To jest, nie chcę w takim towarzystwie przebywać. Dzisiaj wielu przegranych ludzi może wygrać na argumenty, ale kiedy przychodzi prawdziwe doświadczenie w życiu, zderzenia ze ścianą, nasze argumenty nie mają znaczenia. Znaczenie ma wiara. Nie w sensie wiara, że to jest jakaś tajemnicza, kosmiczna siła na języku, ale wiara oznacza, gdybyście mi powiedzieli, masz jedno zdanie na definicję wiary. Wiara to znaczy chodzić z Bogiem. Wiara to znaczy mieć relację z Nim. Wierzyć w to, co On mówi i kiedy mówi, to iść w tym kierunku. I dlatego wiary się ciągle utrzymy. Bóg nie zmienił przecież zdania. To w nas coś się zmienia. Ta zmiana jest opisana w Hebrajczyków 3:12. Uważajcie, bracia, żeby nie było czasem w kimś z was przewrotnego serca niewiary, które by odstępowało od Boga żywego. Serce niewiary, które dobrze wiemy, że Bóg mówi, nie idź tam, ale idę. Bóg mówi, nie bierz tego, ale biorę. Moją własną ręką biorę coś, co Bóg mówi, nie bierz. Bóg mówi, nie myśl tak, ale myślę, karmię się. I następnym złodziejem wiary, kolejnym, o którym chcę powiedzieć, zobacz, dopiero teraz do niego doszedłem, to jest ten, który wam od razu przyszedł do głowy, czyli diabeł, szatan. To jest ciekawe, prawda, że dopiero teraz do niego doszedłem, bo on uderza wtedy, kiedy coś jest prawdziwe. On się podróbkami nie zajmuje. On się nie zajmuje wiarą z drugiej ręki. Uderza tam, gdzie jest ta z pierwszej. W jaki sposób? Efezjan 6:16 coś nam pokazuje i to jest również bardzo aktywne coś. A przede wszystkim weźcie tarczę wiary, którą będziecie mogli zgasić wszystkie ogniste strzały złego. Z reguły skupiamy się na tarczy wiary, ale chcę się skupić na tej nawale strzał. Ogniste. Ogniste strzały. Z czego Paweł w ogóle wziął ten język? Z rzymskiej strategii. Prościej to mówiąc, zaraz tego jeszcze więcej o tych Rzymianach tu powiem, prościej to mówiąc, żeby na ten werset spojrzeć oczami wiary, to o wiarę odbija się każdy atak, tak? Amen? Weźcie tarczę czego? Wiary, amen, tak, tarczę wiary. A więc od niej odbija się każdy atak. Oto kierunek aktywności zła. Zło uderza w wiarę. Jeśli wiary nie ma, to zabije. I tu wyraźnie napisano, że coś mamy wziąć, bo coś na nas leci. Weźcie tarczę wiary, bo przeciwnik przenosi płonący ogień. Ogień trawi, niszczy. Jak już chwyci, to powoli weźmie całe miasto. Weźcie. An al ambano po grecku tutaj jest napisane. Takie słowo, czyli dosłownie nawet nie tyle weźcie, co podnieść, wznieść. To jest pewna akcja. To nie jest obojętność, ale weźcie, podnieście tarczę wiary, wznieście waszą wiarę. Kochana Filadelfio, będziemy doświadczać cudów uleczenia z chorób, będziemy doświadczać uleczenia duszy, uleczenia małżeństw, rodzicielstwa i naszego miasta, jeżeli uwierzycie, że to, co wyznajecie, musicie połączyć z tym, co robicie. Ja muszę połączyć z tym, co robię, co wy na to. Amen. No. Nie da się inaczej. Wiara nie jest przywilejem za należenie gdzieś, ale przywilejem chodzenia z Panem Bogiem. Ogniste pociski. To co chciałem powiedzieć. Wiecie,
jeśli chodzi teraz o tą strategię rzymską, w czasie wojen, które prowadzili Rzymianie, to ogniste strzały nie tylko przenosiły ogień na terytorium wroga, a ogień nie pomaga się bronić, ale siały też panikę. Nawet jeśli nie zraniły przeciwnika, zapaliły mu tarczę. Paliło się na ludziach ubranie, trawa. Przeciwnik chciał wyrzucić tarczę i uciekać, a wokół nie było lepiej, bo wszystko się zaczyna palić. Dlatego Rzymian czy Wikingów uczono złączyć tarczę. Wikingowie mówili zbudować mur, a Rzymianie otrzymywali komendę zbudować żółwia. I taki żółw z samych tarcz, on się nie spalił, chociaż się palił. Ale mieli dość czasu, żeby zwyciężyć. Jezus mówi, stój, twoja tarcza wystarczy. Stój, stój, twoja tarcza. Ale powiesz, Panie, pali się moja tarcza. Zobacz, co mówi lekarz. Zobacz na moje zdrowie. Zobacz na mój dom. Zobacz na wszystko. Stój, wytrwaj teraz. Po to, żeś to wszystko uczył się, czytał. Po to był twój uśmiech, twój taniec, twoja modlitwa, twoje pląsy, twoje uwielbienie, żebyś teraz otarł łzy i przetrwał. Po to to było. Nie uciekaj teraz. 1 Piotra 5:9-10. Przeciwstawcie się mu mocni w wierze, wiedząc, że te same cierpienia są udziałem waszych braci na świecie, a Bóg wszelkiej łaski, ten, który nas powołał do swojej wiecznej chwały, w Chrystusie Jezusie po krótkotrwałych cierpieniach waszych niech uczyni was doskonałymi, utwierdzi, umocni, ugruntuje. Teraz stój, nie uciekaj. Bo przeciwnik strzela. Nie musisz się go bać. Kolejnym złodziejem wiary jest strach. Pamiętajcie, strach jest tak skonstruowany, że pasuje tylko w jedno miejsce w twoim życiu. I tylko w jedno się może zmieścić. Strach jest w kształcie wiary. Pasuje tylko tam, gdzie normalnie powinna być twoja wiara. Jeżeli tam, gdzie powinna być twoja wiara, jest twoja wiara, to wtedy strach tam nie pasuje. Zawsze chcę zająć miejsce przeznaczone na wiarę. Ile razy w życiu się bałem, zawsze odkrywałem, że strach wchodził w to miejsce, w którym powinna być moja wiara. Najczęściej jest tam, gdzie miała być w naszym życiu wiara. On jest taki bardzo ludzki. Był powodem, że Piotr zaczął tonąć. Pamiętacie, jak taki jest ciekawy przykład w Biblii, jak Jair przyszedł do Jezusa, pamiętacie? I mówił, nie będziemy tego czytać na pewno, pamiętacie tą historię, mówił, Panie, przyjdź, pisze Biblia, tam mówi, że usilnie prosił i co powiedział? O, moja córeczka, co? Umiera. Moja córeczka umiera, przyjdź, połóż na nią ręce. Wierzył w taki cud, miał wiarę, ale Panie, tu nie tylko o to chodzi, że do Ciebie przychodzi, ona umiera. A nie, że jutro, ona umiera już teraz. I Jezus idzie po drodze, jest uzdrowienie kobiety, które tam jest jakby celowo, jak gdyby Bóg chciał nam pokazać, że ja się nie muszę śpieszyć. Ja zawsze przychodzę w tym czasie, kiedy muszę. Nie musisz nie wiadomo co wyrabiać. Nie musisz mnie poganiać. I w Marku 5:6 tam jest, przychodzą do Niego, mówią, słuchaj, już zostaw tego Jezusa. A czemu mam zostawić Jezusa? Córeczka umarła, już daj spokój z Jezusem. Nie mieliście dokładnie takiego argumentów w waszym życiu? Daj spokój z Jezusem. No nie widzisz, co lekarz ci dał? Daj spokój z Jezusem. Nie widzisz, kim jest twoja żona? Daj spokój z Jezusem. Nie widzisz, kim jest twój szef? Daj sobie spokój z Jezusem. W ogóle zobacz, jest po wszystkim pozamiatane. Ale Jezus, gdy tylko usłyszał, co mówili, powiedział do przełożonego synagogi, nie bój się. A zamiast strachu to co? Tylko wiesz. Widzicie ten moment? Wiecie, ile razy tu zawiodłem, ile wielu z was może powiedzieć, tu zawiedliśmy. Właśnie teraz nie bój się. Właśnie teraz uwierz. Nie bój się, tylko wierz. I wiemy, że uratował córeczkę. Bo on przyszedł i Jezusowi mówi, Panie, tak jak ty, tak jak ja. Panie, zobacz na ten dramat w moim życiu. To, coś idę, to jest dramat. Świat powiadamia go o fakcie dotyczącym tego dramatu. Wiesz co? Odnośnie twojego dramatu? Już pozamiatany. Już zostaw tego Jezusa w spokoju. A Jezus wtedy odpowiada, nie bój się. To, co próbuje zająć, ten strach, próbuje zająć miejsce czego? Wiary. Próbuje zająć miejsce twojego wierzenia.
To musi być połączone z tym, co robimy. Inaczej będziemy radykałami, wyśpiewującymi pieśni na nabożeństwach, wykrzykującymi chwała Jezusowi, ale w życiu najmniejsze doświadczenia będą z nas robić kogoś, kim będzie można pomiatać. Bo świat powie, daj już spokój z tym Jezusem. A Jezus wskazuje na jedynego przeciwnika wiary w tym momencie. Mówi, nie bój się. Tu jest twój przeciwnik. Ma dostęp do Pana, wierzy, a przecież Jezus nie powiedział, że nie, tylko oni to powiedzieli. Ale świat mówi, że się nie da i że jest za późno. A Jezus mówi, nie bój się. Oto rozdroże, wybór. Jedną z tych rzeczy musiał wybrać, żeby iść dalej. Wiara to czasem ryzyko. Jeśli nie ruszymy, nie popełnimy błędów. Dlatego czasami w naszym chrześcijaństwie dojrzewamy. Czasami uczymy się rozróżniać naszą wiarę od tego, co sobie wmawiamy. Uczymy się, to jest uczniostwo. Uczniostwo zawsze. Czy to jazda na rowerze, czy uczenie się chodzić. To są obite kolana. Ale w modlitwie, w wierze uczymy się. I wiara i strach, musimy to zapamiętać, są sobie przeciwstawne, są sobie obce. Jezus mówi, przestańcie się martwić, co powiedzieć, co jeść, w co się ubrać. Nie bójcie się tych rzeczy. Wiara to chodzenie ze mną, strach to chodzenie beze mnie. Jeśli definicją wiary jest chodzenie z Bogiem, to definicją strachu jest chodzenie bez Boga. Po szóste, szósty złodziej, czy piąty, nie pamiętam już. Zdziwicie się, jaki jest jeszcze złodziej. Ktoś powie teraz, no nie, teraz to przesadziłeś. Do średniowiecza chcesz nas cofnąć. Nie. Jeżeli tak myślisz, to mało wiesz o średniowieczu i ja wcale nie chcę. Bo złodziej chce nazwać go teraz intelekt. Czyli no nie. Doszliśmy do miejsca, kiedy pastor w Filadelfii mówi, że intelekt jest zły. Nie, nie to chcę powiedzieć. Żebyście mnie zrozumieli, zacytuję Pascala. Dwie przesady, mówił Pascal. Wykluczyć rozum lub przyjmować tylko rozum. Innymi słowami, przypowieści 3:5. Ufaj Panu z całego swego serca i nie polegaj na swoim własnym rozumie. Na intelekcie należy też polegać. Ale musimy pamiętać, że, nie wiem, wyobraźcie sobie, gdyście mogli porozmawiać z mrówką, która całe życie żyje tylko na twojej malutkiej działce. Masz 4 ary działki, tam mam mrowisko i tam biega. I zacząłbyś jej opowiadać, czym jest świat. Ona by ci powiedziała, że ona wszystko wie. Masz Jasiek, jak był mały, to powiedział, wszystko wiem. Ale miał wtedy 4 lata. To wszystko wiedział. Człowiek tak mało wie. Bóg nie chce wyłączyć mojego rozumu, ale chce, by mój rozum był rozumem Bożym. Intelekt musi się zgadzać z treściami podanymi do wiary i wtedy jest Bożym intelektem. Po kolejne, chyba 6, nieposłuszeństwo to jest złodziej wiary. Nieposłuszeństwo nie jest tylko kolejnym punktem. To jest bardzo niebezpieczny punkt. Wiecie dlaczego? Bo jeśli posłuszeństwo jest naśladowaniem Chrystusa, to nieposłuszeństwo, tak, tu wchodzimy w naśladowanie diabła. Jeżeli wiesz, co robić i nie chcesz, to zaczynasz działać jak ten, który wiedział wszystko o jego chwale, ale nie chciał. Tu wchodzimy w naśladowanie diabła, bo gdy ktoś jest, nie wiem, ateistą, że tak to nazwę, no to nie ma mowy o nieposłuszeństwie albo nie wie w ogóle o Bogu, nie? To on nie może być nieposłuszny, on nie wie. Z różnych powodów, ale nie wie. Nie będę się teraz zajmował. Ale nieposłuszeństwo występuje wtedy, gdy wiem, kto mówi. Wiem, jakie ma wobec mnie autorytet i władzę, ale mówię mu nie. Jak w pracy, nie? Wyobraź sobie, że pracujesz, nie wiem, w jakimś ogromnym zakładzie zatrudniającym parę tysięcy ludzi. Idziesz sobie uliczką zakładową, podchodzi do ciebie jakiś facet w garniaku i mówi, proszę zrobić to czy to. No to pierwsze, co mu powiesz, panie, a kto pan? Kto pan jest? Ale jeśli wiesz, że to dyrektor, to już jest zupełnie co innego. Bo jak nie wiesz, kto to, no to on ci powie, ja panu powiem, kto jestem, nie? I podobnie tu, jeżeli wiesz, co Bóg chce, żebyś był błogosławiony, to zgódź się, nieposłuszeństwo jest naśladowaniem diabła. Połączmy to, co słyszymy, to, co się uczymy z Biblii, z praktyką. Ja mam chyba zepsuty zegarek w moim tym. Było 5 po już z 18.
1 Samuela 15:23. Gdyż nieposłuszeństwo jest takim samym grzechem jak czary, a kromność jak bałwochwalstwo i oddawanie czci obrazom. Nieposłuszeństwo to jest takie samo, jakby było czarnie. Jak ktoś uprawia czary, nie? Bóg do kogoś mówi, wiesz, nie chcę, żebyś palił papierosy, ale on pali. To mówi, pali, no tam jeszcze jednego, nie? Albo Bóg mówi, szanuj swoją żonę. Ona jest głupia, a ty jesteś mądry, co? To jest nieposłuszeństwo. Ale gdyby mnie ktoś złapał, że gotujemy z żoną w kociołku, uszy z nietoperza i żmije o 12 w nocy, to by się nam oberwało. To wtedy jest to złe. A Biblia mówi, nie, to to samo. To to samo. Dla Boga życie w kościele i poza kościołem to nie są dwa różne życia. Nie można żyć byle jak tam i oczekiwać wspaniałych, pomazanych nabożeństw tu. Szczerze mówiąc, jeżeli popatrzeć na zasadę, dlaczego w ogóle Kościół się zbierał, to chcę wam powiedzieć, że Kościół nie zbierał się po to, żeby się tylko załadować, ale żeby się też rozładować. Czyli żeby doświadczyć całotygodniowej modlitwy, żeby przyprowadzić tych, nad którymi pracujesz, żeby wymodlić i oglądać Boże działanie. Zaczynamy się modlić, ale pamiętajcie, tutaj nasza wiara spotyka na trzy problemy, które z wiary czynią niewiarę. Po pierwsze, modląc się i oczekując na Boże działanie, nie mamy pokrycia w Bogu. Człowiek modlący się nie chodzi w Panu, bierze udział w religijnym wydarzeniu i wydaje mu się, że dzisiaj w niedzielę rano Bozia też się wzruszyła jak on. Ale takiego czegoś nie ma. On się nie będzie wzruszał, on się już wzruszył. Kiedy na Golgocie przybijano jego syna do krzyża, wtedy były jego łzy. A przez tego syna powiedział nam, daję wam moc, abyście szli i deptali po wszelkiej mocy. Powiedział, daję wam. Dał nam pokój, dał nam wiarę, dał nam zdolność. Jeżeli dziś będziemy żyć w nieposłuszeństwie, to działamy bez pokrycia, nic się nie stanie. Po drugie, przez grzech człowiek mógł stracić autorytet do słów, które wypowiada. Dlatego możesz się modlić słowami, które będą zadziwiać innych. Czemu nie działa? On się przecież takimi słowami modli. A Bóg mówi, gdybyś widział, jakim życiem żyje. I po trzecie, Jezus często nie jest tym, na czym budujemy, nie jest fundamentem, a to zabiera harmonię między cudem, którego potrzebujemy, a wolą Bożą. To Jezus jest fundamentem harmonii cudu i woli Bożej, spotykającej się w jednym miejscu, w Chrystusie i objawiającej się w naszym życiu. Po kolejne, kolejny złodziej naszej wiary to nadzieja. W domu Pana. Żebyśmy jasno zrozumieli, co mówię, że nadzieja jest złodziejem wiary. Może być źle prowadzona. Mamy tak, wiara, nadzieja, miłość. Piękne cnoty. Coś pięknego, co dał Bóg, ale człowiek potrafi wiele sknocić. Zrozummy coś tutaj. W domu Pana, kiedy dojdziemy tam do domu w wieczności, wiarę zastąpi co? Oglądanie. Ja już nie będę wierzący, ale będę widzący. Nie potrzebuję wiary, bo będę oglądał. A nadzieje zostaną spełnione, więc nadzieja też już nie będzie potrzebna. I pozostanie tylko jedno. Miłość, bo w niej i z nią będziemy tam przebywać. Ale pamiętajcie, nadzieja to nie wiara. Najczęściej wiara to fakt tu i dziś, a nadzieja to jest to, jak na ten fakt oczekujemy, bo wiemy, kto powiedział i kto go obiecał. Wiara jest fundamentem nadziei. Prawdziwa Boża nadzieja opiera się o wiarę. Nadzieja, która nie opiera się o wiarę, jest głupotą. Nadzieja, która się opiera nie wiadomo o co, nie jest nadzieją. Wiara jest fundamentem. A czym jest wiara? Wiara to chodzenie z Bogiem. Jeszcze dokładniej, wiara to odpowiedź na moje przymierze ze świętym Bogiem. Mam przymierze z Panem i to jest wiara. Wiara słucha i dostosowuje moją teraźniejszość do Biblii, do wieczności. Amen? I kiedy to się staje, pojawia się we mnie nadzieja, bo wiem, komu uwierzyłem. Wiem, komu wyznałem moje grzechy. Wiem, za kim idę. Nie można mieć nadziei na to, co Bóg nie chce, żeby było naszą wiarą.
Nie jesteście zbawionym z nadziei, wiecie o tym? Lecz zbawieni jesteśmy z... A to nam daje nadzieję. A nie, mam nadzieję, że jestem zbawiony i będę miał wiarę. To nie chrześcijaństwo, to jakaś inna religia. Zbawienie nie jest z nadziei. Wierzę Bogu, dlatego pokładam w Nim nadzieję. Czy to jest jasne? A więc wiara źle stosowana staje się złodziejem prawdy. Nadzieja, przepraszam, źle stosowana. I ostatnie, niewiedza. To powinien być właściwie pierwszy mój punkt. Niewiedza. Poznanie Boga i Jego woli wobec nas to klucz do całkiem nowego życia, to wiemy. I czasami niewiedza, wiecie, człowiek, który nie wie, jest niewinny, ale czasami jest. 1 Tymoteusza 2, 1-5. Przede wszystkim więc napominam, aby zanosić błagania, modlitwy, prośby, dziękczynienia za wszystkich ludzi, za królów i za wszystkich przełożonych, abyśmy ciche i spokojne życie wiedli we wszelkiej pobożności i uczciwości. Jest to rzecz dobra i miła przed Bogiem. Zbawicielem naszym, który chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy, albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośredni między Bogiem a ludźmi człowiek, Chrystus Jezus. Jak można uwierzyć, nie słysząc? A jak można wierzyć samemu, oddalając się od źródła? Jeśli nie wiem, co powinienem wiedzieć, że Chrystus umarł za moje grzechy, albowiem niewłaściwie. Typu, wszystko mogę w Chrystusie. Wszystko to znaczy co? Naprawdę myślisz, że wszystko, co chcesz? Wiara przychodzi przez słuchanie. Przez wiedzę Bożą. Nie słuchanie czegokolwiek, ale przez słuchanie Słowa Bożego. Opieranie wiary na ludzkich opiniach i fundamentach sprawia, że to jest martwa wiara. Może nas rozbudzić emocjonalnie. Ktoś rzuci hasło na temat wiary i ludzie będą w to wierzyć. Ale to nie zadziała. Filadelfio, czeka nas świadome chrześcijaństwo i uczniostwo. Mówimy, że chcemy innego kościoła. Jeśli tego chcemy, to nie możemy robić tego samego. Jeżeli człowiek mówi, chce murowany dom, to nie będzie zwoził drewna. Chcę, abyśmy zdali sobie dzisiaj sprawę. Muszę połączyć to, co słyszę, z tym, co robię. Bo po wielu latach chodzenia do zboru odkryjesz, że chociaż w życiu innych to działa, nie działa w twoim. I będziesz sobie wmawiał różne niepotrzebne rzeczy. Będziesz się obciążał różnymi niepotrzebnymi oskarżeniami. Będziesz sobie mówił, bo może prababka coś nie tak z nią było. Bóg mówił, to wymazałem, przestań tam grzebać po śmietniku. A może to, może tamto, może siamto. A może po prostu to, co słyszysz, nie wiążesz z tym, co robisz. Może czas, że jeśli tęsknisz za wybaczeniem, żeby zacząć wybaczać. Jeśli tęsknisz za pokojem, żebyś był tym, który niesie pokój. Może czas, żebyś miał odpowiedzi na problemy, a nie problemy na odpowiedzi. Może czas, żebyś powiedział, Panie, uczyń ze mnie to, co chcesz. Poddaję się Tobie. Wstańmy do modlitwy. Ojcze, modlimy się wraz z całym zgromadzeniem teraz. Prosimy Cię o mądrość wstępującą z góry, abyśmy różne wielkie treści, słowa, wersety, które przenikają nas do głębi, połączyli z codziennym naszym życiem. Panie, wyznaję Ci swoją własną grzeszność i błędy w tej dziedzinie. Tyle razy byłem teoretykiem i człowiekiem słowa, nie będąc praktykiem i człowiekiem prawdy. Chcę Ciebie, Panie, prosić, abyś to w nas dziś zostawił, abyśmy z tym wracali do domu, że co posieję, to będę żął. To, co słyszę, jeśli to jest od Ciebie, stępuje z góry, jest mądre, to nie stanie się, jeśli nie będę tego uprawiał w moim życiu. Proszę Cię dzisiaj, Panie, o tych, którzy stoją teraz tutaj, w tej sali, przed wielkimi kryzysami swojego życia, zdrowotnymi, finansowymi,
psychicznymi, małżeńskimi, zawodowymi, czy jakie by jeszcze nie były. Proszę Cię, abyś przez Ducha Świętego teraz pomógł im połączyć to, co o Tobie wiedzą, z tym, co z Tobą zrobią. O to Cię, Panie, prosimy. O taką mądrość, a wiem, że wiele wtedy się zmieni. Dziękuję Ci w świętym imieniu Jezusa. Amen.